Witajcie, jestem Łukasz Kielman z Czasu Dżentelmenów, a dzisiaj chciałem Wam pokazać kilka podstawowych, klasycznych par butów, które idealnie nadają się do noszenia z garniturem. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać 6 par butów, które są uniwersalne i ponadczasowe. Te modele ukształtowały się już dziesiątki lat temu i do dzisiaj funkcjonują, do dzisiaj sprawdzają się przy eleganckich strojach i w klasycznej męskiej elegancji nic ich jeszcze nie wyparło. Niech Was tylko nie przerazi liczba 6 rodzajów tych butów. Moim zdaniem w garderobie, takiej bazie garderoby eleganckiego mężczyzny powinny się znaleźć 2 rodzaje. Jedna na takie bardziej oficjalne okazje, druga na takie bardziej luźne. Na tych 2 parach będzie można budować cały szereg różnych stylizacji, które będą pasowały do większości sytuacji, które zdarzają nam się na co dzień. Wszystkie buty, które Wam tutaj pokażę, to ręcznie wykonane obuwie ze sklepu partenope.pl, który jest partnerem tego materiału. Gdyby któraś z tych par Was zainteresowała, zajrzyjcie do opisu filmu, a tam znajdziecie link do odpowiednich butów. Zresztą możecie przejrzeć w sklepie resztę. Tam są wariacje, powiedzmy, też na temat tych butów, wszystkie bardzo klasyczne. Warto się z nimi zapoznać. Żebyśmy się lepiej zrozumieli, zacznę najpierw od terminologii. To nie jest ważna rzecz do zapamiętania, ale żebyśmy tutaj wiedzieli, o czym mówię. Przednia część buta, która jest przyszyta tutaj z przodu do podeszwy, nazywa się przyszwą. Natomiast ta część górna, która ma dziurki na sznurowadła, którą tutaj związujemy, to jest obłożyna. Czasami z przodu buta na nosku jest naszyta kapka. Kapka, przyszwa, obłożyna. Zacznę od najbardziej eleganckich butów, które przydadzą się na wszelkie formalne okazje. Będą dobre na wesela, pogrzeby, studniówki. One wyróżniają się tym, że mają obłożynę wszytą pod przyszwę. Wygląda to tak, jakby ta część ze sznurówkami była po prostu schowana pod przednią częścią buta. Dzięki temu wizualnie stopa i but wyglądają bardziej zgrabnie i dlatego przyjęło się, że jest to najbardziej elegancka forma. Buty te ukształtowały się już ponad 200 lat temu w Szkocji, ale później na początku XIX wieku stały się popularne w Uniwersytecie w Oksfordzie i stamtąd właśnie wywodzą swoją nazwę. W klasycznej wersji mają doszytą również tutaj tę kapkę. W wersji czarnej takie buty idealnie nadają się do wszelkich garniturów szarych, granatowych, czarnych, grafitowych. To pierwsza para butów, którą moim zdaniem powinien sobie każdy elegancki mężczyzna sprawić właśnie te wszystkie bardziej odświętne, bardziej formalne okazje. Drugim bardzo popularnym rodzajem obuwia eleganckiego są buty derby. Wyróżniają się one tym, że w przeciwieństwie do Oxfordów ich obłożyna jest naszyta na przednią część buta, czyli na przyszwę, dlatego ta obłożyna jest otwarta. Jest to rozwiązanie dobre dla osób o wysokim podbiciu stopy, natomiast but i stopa prezentują się przez to nieco bardziej topornie i dlatego te buty są uznawane za mniej formalne niż Oxfordy. Derby, które byśmy sobie sprawili, nadają się raczej do pracy, raczej na jakieś spotkania biznesowe niż najbardziej odświętne okazje. Przy czym muszę tutaj przyznać, że do jeszcze niedawna bardzo trudno było w Polsce o Oxfordy. Dlatego większość z nas na te wszystkie formalne okazje kupowała sobie właśnie buty derby. Jeśli mamy taką możliwość, zdecydujmy się jednak na Oxfordy, a czarne derby nadadzą się od biedy też na wesela czy tego typu święta. W tym wypadku zarówno brąz tego buta, jak i lekko kontrastujące przeszycia sprawiają, że jest on jeszcze mniej elegancki i tym bardziej nadaje się raczej na takie codzienne sytuacje. Trzeci rodzaj butów zdecydowanie nadaje się już na co dzień, ale też do garniturów, takich powiedzmy do pracy, czy do sportowych marynarek, do zestawów koordynowanych i tym podobnych. Są to broksy, buty z dziurkowaniami ozdobnymi. Te buty wywodzą się ze Szkocji. Mówi się, że Szkoci dziurkowali swoje buty po to, żeby nie zasysały ich bagna, albo żeby w tym wilgotnym klimacie szybciej schły. Te dziurki są rzecz jasna tylko i wyłącznie w zewnętrznej warstwie obuwia, nie jest to dziurkowanie na wylot, które wietrzyłoby stopę. Natomiast jako ozdobny element sprawia, że te buty są mniej formalne i nadają się do sportowych garniturów. Taki rodzaj butów, dokładnie taki jak trzymam w ręku, w stylu Oxford, czyli właśnie z zamkniętą obłożyną,
w kolorze brązowym będą naprawdę uniwersalnym obuwiem na co dzień. To jest drugi rodzaj butów, który zdecydowanie polecam do posiadania w swojej garderobie. Warto tutaj wspomnieć, że poprzez takie dziurkowanie powstają broksy w stylu zarówno Oxford, jak i Derby. I tych dziurkowań może być mniej lub więcej. To są pełne broksy, natomiast możemy znaleźć również pół broksy, jak i ćwierć broksy. I po prostu tych dziurkowań będzie coraz mniej. Im mniej dziurkowań, tym bardziej eleganckie są buty. Kolejny rodzaj butów jest dość podchwytliwy. To bardzo interesujące buty wykonane z jednego kawałka skóry, które mają szew tylko na pięcie, ewentualnie czasem z boku. Są to lotniki. Poprzez to, że wykonane są z jednego kawałka, mają bardzo prosty kształt i wydają się bardzo eleganckie. Ten model akurat ma dziurkowania z przodu na nosku, ale nie zawsze to występuje. Te buty wcale nie są tak eleganckie, jakby mogło się wydawać. One zdecydowanie ustępują pod względem formalności Oxfordom, jak i Derby. Będą się zatem nadawały do strojów sportowych w rozumieniu klasycznej męskiej elegancji, czyli koordynowanych, bawełnianych marynarek, garniturów, lnianych i tym podobnych. Czasem nosi się je nawet do dżinsów. Rzadko spotykaną i bardzo ekskluzywną formą lotników są lotniki wykonane z jednego kawałka skóry bez żadnego szwu. Ciekawym, choć mało popularnym, aczkolwiek zdobywającym coraz więcej zwolenników rodzajem butów są monki, czyli buty nie sznurowane, ale zapinane na klamry. Monki, nazwa wywodzi się od zapięć stosowanych przy sandałach albo przy butach przez mnichów w Wielkiej Brytanii. Natomiast te buty zdecydowanie nadają się dla eleganckiego mężczyzny. Jest to pewna forma ekstrawagancji, która została już zaakceptowana w tym klasycznym kanonie i w niektórych wersjach nadają się do garniturów takich bardziej luźnych czy do pracy. Na pewno nie będą te buty konkurowały z Oxfordami, często nawet nie z Derby. W tym wypadku mamy tutaj monki z naszytą kapką, to nie zawsze występuje i są też wykonane z zamszu, co obniża ich formalność. Na koniec chciałem Wam pokazać dwa rodzaje butów wsuwanych, które są kuzynami popularnych, lekkich, zamszowych mokasynów. Jeśli one są na twardej podeszwie, wykonane ze skóry licowej, mogą jak najbardziej nadać się do garnituru, nawet na takie biznesowe okazje. Te buty nazywamy loafersami, a para, którą trzymam w ręce, to penny loafersy. Wyróżniają się one tym, że mają z przodu pasek z rozcięciem, w które kiedyś rzekomo studenci wkładali albo dla ozdoby, albo z powodów praktycznych, jedną pensówkę. Drugi rodzaj to tessel loafersy, czyli buty wsuwane z takimi kutasikami. One natomiast wywodzą się od butów żeglarskich. Jedne i drugie nadadzą się do garnituru, rzecz jasna najlepiej ze skóry licowej w czerni lub brązie. Tutaj akurat mam buty wykonane ze skóry tłoczonej w taki groszek, co oczywiście obniża ich formalność. Wymienione buty to podstawa, ale jak zauważyliście, każdy z nich różni się troszeczkę od siebie, nie tylko kształtem, ale też aplikacjami, różnymi ozdobieniami, jak i kolorami czy materiałem, z którego zostały wykonane. Jest tak w klasycznej męskiej elegancji, że buty czarne i brązowe są najbardziej formalne, rzecz jasna czarne są na samym szczycie. Natomiast wszelkie inne skóry, czy to zamszowe, czy tłoczone w innych kolorach, będą obniżały tę formalność. Tak samo jest ze zdobieniami. Kiedy but przypomina Oxford, który jest tutaj klasykiem i wyznacza ten szczyt elegancji, no to im bardziej odchodzimy od tego wzorca, tym bardziej ten but staje się nieformalny. Czy to trafiają się tam jakieś nowe zdobienia, czy jakieś inne przyszycia, inne nici, pojawiają się klamry itd., itd. Powinniśmy mieć to na uwadze, kiedy wybieramy buty do danego stroju. Mnogość tych drobnych elementów sprawia, że osoby, które chcą wyjść poza kanon, który Wam wskazałem, czyli brązowe broksy i czarne Oxfordy, będą mogły wybrać sobie przeróżne buty, które będą nadal w obrębie klasycznej męskiej elegancji, a jednak będą znacząco się różniły od siebie. Dzięki temu również będziemy mogli wybrać dla siebie buty, których prawdopodobnie nikt w naszym otoczeniu nie ma. Przy czym tutaj chciałbym jeszcze uściślić, że warto zwracać uwagę nie tylko na wygląd buta, ale też na jakość jego wykonania. Powinniśmy mimo wszystko starać się sięgać po sprawdzone marki, polecane przez innych, którzy się bardziej znają, albo przetestowane przez nas już,
i zwracać uwagę też na to, jak są wykonane i z czego. Polecam zajrzeć na partenope.pl, gdzie znajdziecie spory wybór takich różnych butów klasycznych, dobrze wykonanych ręcznie na skórzanej podeszwie, szytej metodą Blake, czyli to jest taka lekka, to jest włoski styl butów. Są to bardzo interesujące, klasyczne, dobrej jakości buty, warte polecenia, więc zdecydowanie powinniście tam zajrzeć. Mam nadzieję, że teraz już nie będziecie mieć wątpliwości, jakie buty do garnituru wybrać dla siebie. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem albo na blogu czasgentlemanów.pl, gdzie znajduje się wpis dotyczący tej tematyki. Zachęcam Was do odwiedzin partenope.pl, no i zostawiam Was z tym. Do zobaczenia w kolejnym filmie i trzymajcie klasę. Cześć!